Witam państwa, Bartłomiej zapała Radio Kielce. Dzisiaj na Litwie podążamy śladami marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteśmy na stacji kolejowej w Bezdanach. Tutaj 26 września 1908 roku doszło do najsłynniejszej w okresie przed pierwszą wojną światową akcji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej akcji ekspropriacyjnej. A o tym, czym była ta akcja, opowie Stanisław Wyżycki, autor przewodnika litewskimi ścieżkami Józefa Piłsudskiego. Bezdany to stacyjka kolejowa, niewielka stacyjka kolejowa, 25 km na północ od Wilna. I tak jak Pan wspomniał, prawda, przeszła do historii za sprawą tej słynnej akcji na pociąg jadący z Wilna do Sankt Petersburga i wiązący do Urzędu Skarbowego zebrane w międzyczasie pieniądze. Akcja, którą kierował Józef Piłsudski. Była największą tego typu akcją dokonana została przez grupę bojowców z oddziału bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej. Po zatrzymaniu pociągu na stacji w Bezdanach odcięto łączność, zaatakowano eskortę, którą obezwładniono i, i, i przypuszczono szturm na wagon pocztowy, w którym były pieniądze. Akcja trwająca 45 minut zakończyła się całkowitym sukcesem bojowców zdobyto pokaźną jak na owe czasy kwotę ponad 200 tysięcy rubli, pewną ilość srebra i papiery wartościowe i wszystkie te precjoza zostały przekazane na prowadzenie działalności konspiracyjnej. Poro legend wokół tego narosło, bo i dzisiaj też na rościu usłyszeliśmy, że część tych pieniędzy została gdzieś w okolicznych lasach zakopana. Nie, to, 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 to bez wątpienia legenda. Faktycznie po akcji te pieniądze. Przewiezione bryczką, zostały tu w okolicznych lasach chwilowo zakopane, żeby zmylić pogoń i uśpić czujność ochrony, a potem zostały wydobyte i tak jak już powiedziałem zużyte na potrzeby konspiracji. W tej akcji wzięło udział przyszłych czterech premierów Rzeczypospolitej. No przede wszystkim Józef Piłsudski, Arciszewski, Sławek i Prystor. Brała też w niej udział przyszła żona marszałka Aleksandra Szczerbińska. Marszałek był wtedy już żonaty, ale ten związek dopiero później, można powiedzieć, zafunkcjonował. Związek z Aleksandrą Szerbińską? tak, 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 tak. tak. Po raz pierwszy marszałek był żonaty z Marią Juszkiewiczową z Koplewskich, znaną w kręgach wileńskiego PPS-u jako piękna pani. Prawda? A dopiero po jej śmierci, yy, powtórny zawarz związek uzyski, z Aleksandrą yy, Piłsudską, yy, Maria nie dawała do końca swoich dni zgody na, na rozwód.